Ze względu na swoją pasję do gór i wędrowania, czytając ten fragment Ewangelii, moją uwagę przykuł element gór, połączony z bardzo ważnym wydarzeniem biblijnym, jakim było przemienienie Pana Jezusa. Chrystus zabiera swoich uczniów na górę Tabor, by tam doświadczyli obecności samego Boga, oraz by umocnieni mogli jeszcze lepiej świadczyć o swoim Mistrzu. W trudnych momentach jego męki i śmierci. Jednak czemu góra i co przemienienie na górze może oznaczać dla nas? Spróbujmy najpierw odpowiedzieć sobie na pierwsze postawione pytanie. Słownik biblijny mówi o górze jako o miejscu, które symbolizuje spotkanie ziemi z niebem i miejscu szczególnej bliskości z Bogiem. Stary i Nowy Testament. Przywołuje wiele wydarzeń mających ścisły związek z górami. Między innymi przekazanie Mojżeszowi przez Boga kamiennych tablic z dziesięcioma przykazaniami, czy kuszenie Jezusa przez diabła. W kontekście przemienienia pana Jezusa, symbolika góry jest bardzo czytelna i wyrazista. Pomaga nam ona lepiej zrozumieć, co Chrystus chciał nam przekazać. Nas Chrystus zaprasza do tego, byśmy raz na jakiś czas odcięli się od codzienności i weszli na taką górę razem z Nim. Nie musi to być jedna góra w życiu, może być ich kilka. Może każda z nich ma nas nauczyć zupełnie czegoś innego, a może w każdej z nich inny element wędrówki będzie najważniejszy i zarazem najtrudniejszy. Chodzący po górach wiedzą, że bywa tak, Iż to zejście jest zdecydowanie cięższe i bardziej wymagające od samego wejścia. Mówiąc o elementach tej górskiej podróży, warto przywołać trzy dla nas najważniejsze: wejście, przebywanie na szczycie i zejście z gór w dolinę. Zanim dotrzemy na szczyt, musimy odbyć często niełatwą wędrówkę, by potem doświadczyć radości z widoków. Oraz satysfakcji z osiągnięcia celu. Droga na górę ma nas zahartować i przygotować do ciągłego doskonalenia się. Idąc, musimy być czujni, by pomimo zmęczenia i bywa, że zniechęcenia, nie zgubić szlaku. Czasem trochę nieświadomie ten szlak gubimy. Wtedy może nam przyjść z pomocą Chrystus, wskazując, co mamy dalej robić, czy cofnąć się kilka kroków. Czy iść dalej, ale już w zupełnie innym kierunku? Po dojściu na szczyt, roztaczają się przed nami piękne widoki, ale oprócz widoków warto dostrzec, że góra i jej wysokość pozwala na szersze i lepsze spojrzenie na otaczający nas świat. Może czasem zbyt mocno jesteśmy zapatrzeni w jeden cel lub punkt. I ze względu na zbyt małą perspektywę, nie dostrzegamy innych rzeczy, które sam Bóg dla nas przygotował. Ostatnim elementem jest zejście z góry w dolinę. W czasie zejścia musimy bardzo uważać, by myśląc o swoim sukcesie, jakim było zdobycie szczytu, nie zdekoncentrować się za bardzo, ponieważ może to mieć opłakane skutki. To nasze wewnętrzne przemienienie, którego doświadczyliśmy w drodze i już na samym szczycie, nie może zostać zmarnowane przez naszą nieuwagę. Musimy zachować w sobie to, co się wydarzyło, bezpiecznie zejść i żyć tym na co dzień. Bez uwagi, kontroli i wewnętrznej samodyscypliny nie uda nam się kontynuować tego, co wraz z Chrystusem wypracowaliśmy. Na koniec, dajmy się czasem Bogu wyciągnąć na taką górę i tam, przemieniajmy siebie.